Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale YouTube Agnia Jurweda. Ja nazywam się Maria Nowak-Szabat. Cześć, Michał. Wspólnie prowadzimy Agni Ajurwedę od 2013 roku, czyli w 2023 świętujemy 10 lat i będziemy świętować hucznie. W grudniu. Bo jest co. A dzisiaj temat taki, który się przydaje o różnych porach roku, szczególnie w porze wakacyjnej. Jak jechać do Włoch? Grecji. Grecji, Hiszpanii albo jeszcze do innego pięknego południowego kraju. Cieszyć się życiem i nie przytyć. W nawiasie, za bardzo. Tendencja do tycia na wakacjach jest bardzo prosta. Mało się ruszamy, chyba że mamy bardzo aktywne wakacje, ale większość z nas odpoczywa na tych wakacjach. I druga tendencja jest do tego, że jest dużo dobrego jedzenia i przejadamy się, szczególnie wieczorami. Ponieważ jak jeszcze jesteśmy nauczeni do lekkich śniadań, porządnych obiadów i lekkich kolacji, to na wakacjach w takich południowych krajach jest to trudniej, ponieważ popołudniami jest bardzo gorąco i chcemy zejść ze słońca i nie do końca chcemy jeść dużo i ciężko. Jemy bardziej, więcej pijemy wody, szczególnie z lodem, jemy lekkie jedzenie, więcej warzyw, nie przejadamy się. Napijemy się trochę wina, potem poleżymy na plaży, wypijemy 5 kaw, 7 lodów zjemy. I wieczorem, po takim całym dniu na słońcu, jesteśmy trochę już wymęczeni, bo słońce też nas trochę męczy. Też cukier nam skacze, bo chłodzimy się lodami, chłodzimy się zimnym piwem, które ma w sobie cukier, zimnymi napojami. Potrzebujemy więcej energii, więc zjemy trochę więcej cukru w ciągu dnia. I wieczorem mamy deficyt cukrowy i potrzebujemy go nadrobić, więc zaczynamy jeść. I szczególnie w tych krajach południowych jest taka kultura jedzenia na noc. Tak. Więc zaczynamy jeść wieczorem największe, najcięższe kolacje. I zaczyna się największa zabawa, bo zjemy bardzo dużo, do tego towarzyszy nam alkohol lub nie, ale zjemy za dużo, posiedzimy dłużej wieczorem, idziemy spać dość późno i rano wstajemy zmęczeni, przejedzeni lekko, opuchnięci, nie chce nam się nic jeść, jest ciężko, jest wolno, więc strzelamy kawę, żeby się rozruszać. I zanim ten apetyt nam ruszy, to znowu się to rozwija i przecież mamy dokładnie taką sytuację i przez tydzień czy dwa, jak jesteśmy na tych wakacjach, popełniamy w kółko ten sam błąd, coś, co powoduje też obniżenie układu soków trawiennych i nasze agni, które jest odpowiedzialne za trawienie, które powinno być na odpowiednim poziomie, jest dość niskie, ponieważ kawa nam obniża agni, woda z lodem, którą namiętnie pijemy na wakacjach, nam obniża agni, nadmiar cukru, którym się chłodzimy, nam obniża agni, lody, wszystkie dodatki, wino i tak dalej, zakwaszą organizm i jedzenie na wieczór, gdy właśnie ten układ trawienny chce już odpocząć, zrelaksować, my go obciążamy i zmuszamy do ciężkiej pracy, więc on pracuje przez kolejne północy, więc rano już jest tak zmęczony, że my nie czujemy głodu, jesteśmy zmęczeni i ciężcy. Co powoduje, że nasz metabolizm bardzo mocno zwalnia, kiepsko śpimy, a są odpowiedzialne za regenerację i spalanie nadmiaru, więc nie spala, tylko walczy o przetrwanie. I okazuje się, że wracając po wakacjach jesteśmy trochę zmęczeni i zawsze te 2, 3 do 5 kilo mamy więcej. I jaki jest na to przepis najlepszy? Może zanim do przepisu, to powiem, że my oboje uwielbiamy jeździć do... Uwielbiamy naprawdę jeździć do Grecja, Włoch, do Grecji. Pamiętam, jak kiedyś jakaś nasza taka dobra znajoma napisała tam gdzieś na Instagramie chyba przy okazji, pozdrawiamy Agata, jak nas oglądasz, odwiedziła tyle i tyle krajów, jakaś taka wysoka liczba i uzależnienia Włochy i tam w nawiasie 18 razy. I przychodzę do domu i mówię, Michał, ty wiesz, Agata była 18 razy we Włoszech. No i zaczęliśmy liczyć.
Zatrzymaliśmy się gdzieś przy 20, bo okazało się, że rzeczywiście też chyba jesteśmy uzależnieni od jeżdżenia do Włoch, a Włochy to jest dobre jedzenie, często też takie, którego na co dzień nie jemy, bo w domu jemy pastę raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, a we Włoszech, jeśli chodzi o mnie, mogę jeść codziennie. I Grecja tak samo oferuje różne swoje takie pokusy, chociaż w Grecji to bardziej są melony, arbuzy, takie pokusy owocowe, albo jakieś pyszne greckie w ogóle owoce morza. One mniej są mączne. Ale są sery. Ale są też sery, są różne dobre rzeczy z kategorii takich cięższych, bardziej odżywczych. No i przez lata rzeczywiście, zwłaszcza jak już troszkę tam 35, 37, osiągnęliśmy ten wiek i okazało się, że kurczę, nie pozostają bez śladu te wakacje i pora się jakoś tak inaczej ustawić, żebyśmy wracali z tych wakacji w dobrej formie. I wprowadziliśmy kilka takich nawyków, które kultywujemy, które kontynuujemy i z mniejszymi lub większymi sukcesami udaje nam się je wcielać w życie gdzieś tam nad pięknym, błękitnym morzem albo w sercu Włoch. Po pierwsze, jemy fajne, duże, obfite śniadanie i jemy je w domu, bo w niejednym włoskim barze czy w niejednej greckiej restauracji nie ma co zjeść na śniadanie, a uleganie nawykom lokalnych ludzi ma krótkie nogi, bo w Grecji ludzie na dzień dobry piją frappę, czyli w ogóle szklankę wypełnioną lodem ze słodkim skondensowanym mlekiem, jeszcze z ekstra cukrem i z taką kawą rozpuszczalną. Próbowaliśmy tego dawno temu, jak nam się wydało, że frappe i jakaś tam w ogóle jakieś coś z piekarni, tak jak Grecy. Nie. Więc jemy w domu, czasem jemy, zawsze jemy z lokalnych składników, nie wiem, piękną sałatkę grecką, jogurt grecki z miodem, ale rzeczywiście upewniamy się, że jesteśmy najedzeni, tacy, że to jest takie śniadanie, zanim zacznie się dalszy ciąg dnia. I później robimy przerwę na obiad. I to jest ciekawe, bo o ile we Włoszech, wiadomo, Włosi jedzą lunch. Tam to nawet do niektórych restauracji trudno się dostać w porze lunchu. To w Grecji w porze lunchu ludzie sączą wino, fantę, kolę, coś tam skubną i widać, że to jest bardziej przekąska niż jedzenie. Natomiast my, cała nasza rodzina, schodzimy z plaży gdzieś koło pierwszej w pół do drugiej i jemy naprawdę taką tą ucztę grecką, robimy sobie w środku dnia, wtedy najczęściej restauracja już jak kończymy jest prawie pusta. To wymaga też tego, żeby pomiędzy śniadaniem a obiadem, jeśli jest jakaś przekąska, to ona była bardzo mała i, tak, i odpowiednio wyważona. Czyli na przykład jak dzieci proszą o loda o 12, to wiadomo jest, że one nie siądą głodne do obiadu. Lepiej, żeby wypiły sok pomarańczowy, nawet schłodzony. My sobie tam wypijemy też sok albo jakąś kawę, jak jesteśmy na wakacjach, albo zimne piwo. Coś takiego, co nie wpłynie aż tak bardzo na agni, żebyśmy faktycznie siadali lekko głodni, a w miarę czekania na zamówienie już osiągnęli ten taki poziom, kiedy jemy, bo czujemy głód. I później po obiedzie jest z kolei taki dłuższy okres przerwy, żeby to strawić, żeby się nacieszyć, przyswoić wszystko to, co zjedliśmy. Jak przychodzi czas kolacji i zaczyna się ucztowanie, zaczyna się świętowanie, to my zjemy coś ewentualnie małego, delikatnego i uwaga, też niezbyt słodkiego, bo już próbowaliśmy też opcji, to zjemy sobie winogrona, to zjemy sobie arbuza, no ale to są cukry wieczorem, fajnie wchodzą, natomiast one mają swoje konsekwencje, więc jeśli dzieci będą chciały zjeść jakieś winogrona, arbuzy, słodkie owoce, czemu nie? Natomiast my już delikatniej, albo w ogóle nic, albo coś bardzo, bardzo małego, po to, żeby właśnie mieć ten czas, bo tu się kółko zamyka, że jest ten czas, nie idziemy spać z pełnymi żołądkami. I jak się budzimy, jak się budzę, to czuję się może jeszcze nie głodna, ale już czuję, że o, coś mnie tam łaskocze, może za godzinkę, dwie będę gotowa na śniadanie i faktycznie przychodzi ta 9 rano i duża, fajna porcja śniadaniowa może wjechać na stół. I pamiętam, że na początku jak jeździliśmy do tych, szczególnie w Grecji to latem wychodziło, że próbowaliśmy jeść tak jak lokalni, ale to zawsze przynosiło, dla mnie osobiście to przynosiło minimum 2 kilo, jak nie 5.
w ciągu tygodnia albo dwóch i przynosiło też niestety nieprzespane noce, bo jedzenie na noc tych wszystkich specjałów, często też są to niewłaściwe połączenia typu ryba i cacyki, daje taki rodzaj ciężkości w żołądku, który sprawiał, że przewracałam się z boku na bok, było mi gorąco, było mi ciężko, śniły mi się cuda na patyku, wstawałam zmęczona, opuchnięta i wtedy jakiś Grek się uśmiechał, mówi frapę na początek dnia, tak jak Grecy, jasne, frapę na początek dnia, apetyt znika, śniadaniem nie jestem zainteresowana, przekąskami dociągam do wieczora, no i historia się powtarza. Tak. I to przynosi cierpienie w którymś momencie już w trakcie, już nie wspominając o wybróżnieniach, o takiej lekkości w ciele, o tym, że mnie nagle strój zaczyna cisnąć. I jak parę lat nam zajęło właśnie jakby odkrycie tego sposobu, że okej, jedziemy do Grecji, cieszymy się Grecją, cieszymy się tym morzem, tym pięknem, tą kulturą i tak dalej. Wypoczynkiem się cieszymy. Ale jemy tak, jak jemy zazwyczaj, bo ciała i Agni wzięliśmy z Polski. Takie same. I czasem jak siedzimy na balkonie późnym wieczorem i słychać takie odgłosy radosne z kawiarni, z restauracji, to już na tym etapie ja czuję taki spokój, bo wiem, że wybrałam coś, co mi służy. Jeszcze kiedyś czułam coś takiego, kurczę, coś jesteśmy chyba jacyś nietypowi. Tam powinniśmy iść, siedzieć i jeść. Później się okazało, jak się tak rozglądaliśmy, że jest jeszcze parę osób, które w ten sposób żyją, będąc za granicą, w ciepłych krajach. I co ciekawe, te osoby mają fajne sylwetki, są smukłe i mają taką lekkość w sobie. Versus ci turyści, którzy przybierają grecki styl życia i mają takie mniejsze, większe lub całkiem ciążowe brzuszki i widać, że to im nie służy. Na wakacjach też trzeba bardzo mocno wypocząć, a wypoczynek sprzyja redukcji wagi lub sprzyja utrzymywaniu naszej wagi, natomiast brak snu nie sprzyja utrzymywaniu wagi, wręcz przeciwnie, jeżeli się nie wysypiamy, szybko tyjemy, bardzo mocno, a jeden z takich czynników, który nie ułatwia nam snu, to jest niestety wysoka zawartość białka w diecie, a w takich właśnie Grecjach, Włochach czy innych krajach południowych chcemy się nacieszyć owocami morza, krewetkami, które bardzo mocno stymulują ciało. Albo serami, jeśli nie jecie. Serami, czy lub innymi białkowymi rzeczami, bo nie chcemy jeść węglowodanów, żeby nie przytyć. Więc jemy białko i kiepsko śpimy, ponieważ białko stymuluje umysł. Więc kiepsko śpimy i znowu nabieramy na wadze. Jemy węglowodany, wstajemy rano, są cukry, znowu nabieramy na wadze, ale się dobrze wysypiamy za to. Albo myślimy, no nie będę jeść tych w ogóle ziemniaczków opiekanych z rozmarynem, zjem sobie arbuza. Grecki arbuz ma bardzo dużo cukru. Tak. Włoskie winogrona to samo. Figi cudowne, też naprawdę wystrzał, jeśli chodzi o cukier w diecie, więc na jedno dobrze, ale na drugie to będzie miało swoje konsekwencje. Jak już jesteś osobą, która widzi, że jedzenie naprawdę ma na ciebie wpływ, widzisz różnice w tym, jak wygląda twoja twarz, jak wyglądają twoje ręce po tym, co zjesz na kolację, no to ten ciąg przyczynowo-skutkowy nie mógłby być bardziej podany na talerzu. Jeżeli już chcesz celebrować wieczory przy kieliszku wina i jedzeniu, jak jesteś w południowych krajach, bo tam jest to ta kultura, najlepiej wino greckie smakuje w Grecji, najlepiej tiramisu smakuje we Włoszech i tak dalej. Jeżeli chcesz to celebrować, to skup się na kilku rzeczach. Mniej węglowodanów, mniej białek, może więcej warzyw, ale też wszystkiego mniej, bardziej celebruj niż najadaj się, napychaj i zrelaksuj wieczorami, zadbaj o dobry sen, rano zadbaj o wczesne poranki i ruch, aktywuj się w ciągu dnia, żeby najbardziej aktywnym być właśnie w rano, ponieważ znowu jesteśmy w południowych krajach, jest mocne słońce w ciągu dnia, a my postanawiamy wtedy biegać, rzucać wagę i trenować, i pływać, i być aktywnym na plaży, to bardzo szybko stracimy energię, szybko się zmęczymy i wrócimy z wakacji nie zrelaksowani, tylko trochę przemęczeni, a te poranki w tych południowych krajach są bardzo ciepłe i sprzyjają sportom, sprzyjają temu, żeby zadbać o zdrowie, sprzyjają temu, żeby poruszyć nasze ciało i poruszyć mięśnie, poruszyć układ limfatyczny, poruszać układ krwionośny i pobudzić nasze trawienie, żebyśmy
jak wstaniemy o tej wcześnej godzinie, siadli o 8 czy 9 rano do śniadania w takiej Grecji czy we Włoszech i zjedli porządny posiłek, bo czujemy głód. Wtedy go strawimy, wtedy na pewno poczujemy się lepiej, będziemy mieli dłuższą przerwę i na obiad już będziemy gotowi. I jasne, jest gorąco, trudniej się je te cięższe rzeczy, te większe rzeczy. Celebrujmy w małych ilościach. Możemy, jeżeli jesteśmy rodziną, zamówmy więcej dań i się nimi wszystkimi podzielmy. Wtedy będzie urozmaicone i pobrujemy wszystko i będziemy mieli poczucie, że niczego nie tracimy. Niż zamawianie wielkich posiłków i zjedzenie go naraz lub jedzenie małych, bo jest za gorąco, ale na wieczór zjem w nadmiarze i znowu się zmęczę. Więc trzeba wprowadzić kilka zmian w takim sposobie myślenia, jak jesteśmy w tych południowych krajach. I tak naprawdę jedzenie jest jedną częścią wakacji. Bardzo ważną dla wielu z nas, dla nas też bardzo ważną jest, bo zawsze szukamy dobrych restauracji, dobrego jedzenia, pilnujemy tego jedzenia i staramy się urozmaicać jedzenie, żeby było codziennie nowe, dużo, żeby poznać tą kulturę, ale wakacje się nie kończą tylko na jedzeniu. Wakacje to też jest czas, gdy odkładamy telefon, zostawiamy go na chwilę. Nawet nie chodzi o pracę, chodzi też o wszystkie te social media, wszystkie muzyki, sprawdzania i czytania, różne rzeczy. Kupmy książkę, zabierzmy sobie książkę i czytajmy książkę. Skoncentrujmy się nad krajobrazem, nad chłonięciem natury, która jest dookoła nas. O tą ciszą, która koi. Brakiem pośpiechu, który nam nie towarzyszy. Nic nie musimy na wakacjach robić. Tym morzem jesteśmy, jeżeli jesteśmy nad morzem, pływaniem lub jesteśmy w górach, cieszmy się tą energią, która jest dookoła, tym lasem, tą praną. Zdobywajmy kolejne szczyty. Cieszmy się każdym krokiem, każdą chwilą w tej naturze. To są prawdziwe wakacje. Wtedy odpoczywamy. I jedzenie celebrujmy na siedząco, nie w pośpiechu. I w danych godzinach i w odpowiednich ilościach. Jeszcze może na koniec podam taki przykład, jakby wygląda taka lekka włoska kolacja, czyli jesteś w jakiejś Wenecji albo Rzymie, chciałoby się iść na jakąś cudną włoską kolację do 19:20, coś ci się przypomina, co tam Maria i Michał mówili. W praktyce u nas to wygląda tak, że przecież na dzień dobry kelner daje koszyk chleba i grissini, które ja uwielbiam. Dotykam. Może wezmę gryza, może od razu od siebie odsunę, a może już na etapie zamówienia powiemy, że bez chleba. Bez chleba, proszę pana, dziękuję. Później wjeżdża wielka butelka zimnej wody, super do zabicia agni, więc też można poprosić o temperaturę ambientę, temperatura pokojowa, nie musi być oszroniona, nie musi być lodowa, zawsze mają w temperaturze pokojowej. Mniejsza, czasem też widzę takie zdziwienie, kelner, pół litra zamawiamy, pół litra wody na dwójkę, on tak patrzy na nas i tylko tyle, taka mała, bo nie ma potrzeby zalewać żołądka wodą jeszcze chłodniejszą, bo to też osłabia agni. Jak pijesz wino białe, świetne na lato, różowe jeszcze lepsze, czerwone, do trawienia czegoś takiego trudnego, mięsnego, ciężkiego, czemu nie, ale też trzeba sprawdzić, bo białe wino podnosi pitę. I w małych ilościach tak, w większych możesz już czuć, tak jak ja na poziomie przełyku, że nie, to nie jest ten rodzaj alkoholu. Nie pijesz alkoholu, to zwróć uwagę na to, czy nie ma właśnie tego efektu zalewania żołądka zimną, lodowatą lemoniadą napakowaną cukrem, jakąś lokalną kolą albo fantą, która ma nazwę w ogóle spumanta, rancze, italiana, fresco, a tak naprawdę ma 2,5 łyżeczki cukru na 100 ml. No i później patrzysz w kartę i są przynajmniej 4 rzeczy, które chciałabyś zjeść. Wybierz jedną, drugą pół na pół z kimś, zadbaj o to, żeby tam było trochę błonnika. Mają karczochy, weź karczochy. Jest radicchio, weź radicchio. Rucola do posypania najpyszniejszej pizzy też trochę pomoże, żeby tam było coś, co przepcha te węglowodany, jeśli wiesz, węglowodany czy jakieś inne białka. No i pamiętaj o tym, że prawdziwy Włoch pastę je na obiad, nie je na kolację. Jak mu się zdarza na kolację, to jest to jakaś fiesta, uczta i wtedy po prostu jak u nas Wigilia. Wszystko leci jedno za drugim. Ale pasta to jest coś, co Włosi jedzą w ciągu dnia. Wieczorem idą bardziej albo w mięsa, albo w ryby, w warzywa. Grillowane warzywa są też świetne we Włoszech. I deser, może niekoniecznie ten taki nawyk jedzenia tiramisu o godzinie 22 z mocnym espresso. Może Włosi mają to we krwi, chociaż okazami zdrowia nie są. Wystarczy się rozglądać, jak wyglądają Włosi i Włoszki. Ja też pracowałam przez kilka miesięcy na Sycylii w tym towarzystwie, więc wiem, jaki jest koszt picia espresso 5 razy dziennie
a ostatniego o 23. Może lepiej przenieść tiramisu i espresso na zajutrz, nie wiem, na drugie śniadanie, na jakiś podwieczorek, pójść i zjeść tylko to, a odpuścić sobie deser i kawę, które są w totalnie włoskim stylu, bo może to i ma swój urok, ale w moim wypadku zawsze to jeszcze potęguje takie wrażenie ciężkości. Mam ochotę, lubię skończyć czymś słodkim, ale niezaprzeczalnie to nie jest coś, co mi dodaje skrzydeł. Jest chwilka przyjemności, a potem Także da się pójść, da się posiedzieć, da się zjeść i zarządzić tym wszystkim tak, żeby wybrać tyle, ile jesteśmy w stanie wstępnie strawić, bo na pewno takiej obfitej kolacji zjedzonej o 9 tak nie strawimy, zanim pójdziemy spać, ale wstępnie strawić, żeby czuć, że już ten żołądek jest trochę zrelaksowany, zanim się położymy na nocny spoczynek. My z Marsią 11 lat temu się prowadziliśmy na Sycylię i mimo tego, że trzymaliśmy nasze zasady ajurwedyjskie, jak jeść, o której godzinie co i jak, to często nas ktoś zapraszał na wieczór, na włoską kolację i trudno było odmówić, pyszne jedzenie, fajne towarzystwo. I po niecałym roku przytyliśmy, ja przynajmniej przytyłem 12 kilo. I to było bardzo dla mnie dużo wtedy. Nawet nie wiedziałem kiedy, a przez cały ten wyjazd i tak jadłem delikatnie, tak jadłem spokojnie, nie chciałem jeść tej kolacji. Uważałem, co jem, a i tak przy tym bardzo mocno, ponieważ tam się zmienia styl życia całkowicie. I nawet jak jedziemy na takie wakacje krótkie i mówimy, a tam tylko tydzień pojem. No ten tydzień da nam te 2-3 kilo ekstra, które będziemy kolejne 2-3 miesiące zrzucać i będziemy niezadowoleni. A jak nie zrzucimy, to po kolejnych wakacjach znowu przytyjemy 2-3 kilo i po 10 latach mamy na koncie 15-20 kilo ekstra za same wakacje, a za każdym razem po wakacjach, których jest nadmiar i w którym przytyjemy, osłabiamy nasze trawienie i później po wakacjach mamy Wigilię, po Wigilii mamy Wielkanoc, po Wielkanocy mamy 1 maj, grillowanie, potem mamy wakacje, czereśnie, wiśnie, cukry, a potem znowu jedziemy do Grecji i w kółko to samo i z wiekiem po prostu nabieramy, tyjemy. Więc tutaj jasne, nie rezygnujcie z tego czasu, którym tam jesteście, bierzcie udział w tym życiu towarzyskim, cieszcie się tymi wakacjami, ale możecie to robić za każdym razem inaczej. My z Marysią często wychodzimy wieczorami i tak wszyscy siedzą w knajpach i jedzą, piją wino i jest głośno, to my chodzimy między tymi knajpami, podziwiamy piękne te widoki, wąchamy to cudowne jedzenie, cieszymy się tym, bo już byliśmy w tej knajpie, wiemy jak to jest, a za to podziwiamy wieczorne alejki, wieczorne uliczki, wieczorne spacery, chłód, który to towarzyszy, piękne ubrania ludzi wakacyjne, porty, piękne zachody słońca, więc można celebrować w zupełnie inny sposób. A jeżeli już chcesz pójść do knajpy i być tam, to zamów mniej, zamów delikatnie, zamów przystawki, zamów wszystko bez lodu, jeżeli chcesz jeść. Też napoje z lodem i jedzenie to jest najgorsze, co możemy zrobić. Jeżeli chcemy się naprawdę schłodzić, jest gorąco i chcemy wypić cokolwiek, co ma lód, to nie wtedy, kiedy będziemy jeść. Tylko przed jedzeniem, dużo, długo przed jedzeniem lub długo po jedzeniu. Na zakończenie mam jeszcze takie dwie refleksje, że być może nie jesteś osobą, która tyje na wakacjach, to prawdopodobnie nie skusił cię ten temat i w ogóle cię tutaj nie ma, ale tycie jest jednym z możliwych objawów tych wszystkich szaleństw, które dzieją się na wakacjach. Może wcale nie tyjesz, ale są inne konsekwencje, które z biegiem czasu odejmują zdrowia, a nie dodają. No i jeszcze jedna rzecz. Naszą praktyką po wakacjach, my zazwyczaj wakacje mamy we wrześniu, koniec sierpnia, wrzesień, to już za chwilkę, już jak zaczyna się październik, to w kalendarzu rezerwujemy czas na jesienne oczyszczanie. Ono z reguły jest trochę krótsze niż wiosenne, te 10-14 dni, ale jest. I bardzo fajnie pozwala wyjść z tych letniego stylu życia wakacyjnego, ale też domowego, tych długich wieczorów, tego trochę większej nieregularności w jedzeniu, tych wszystkich czereśniowych przekąsek i tak dalej. Bardzo fajnie resetuje potencjalne zaburzenia po lecie i pozwala lepiej przygotować się na zimę. I faktycznie to jest nasza praktyka już od wielu, wielu lat. I ja widzę, że wtedy jest mi łatwiej zimą i wiosną. Jak przychodzi czas na to wiosenne oczyszczanie, to
to ja mam wrażenie, że jestem na bieżąco, że to nie jest tak, że teraz będę uwalniać coś z ostatniego roku, tylko to, co tam weszło przez ostatnie 4-5 miesięcy, trochę bardziej stacjonarnego trybu życia, trochę większej liczby węglowodanów, nawet takich cudownych jak tynia, ale jednak, no i tych wszystkich zimowych emocji, które nam towarzyszą w długie listopadowe dni, które teraz w tym momencie, jak nagrywamy, to się wydają takie odległe, że niemalże niemożliwe. Rozgadaliśmy się, ale fajny temat, życiowy temat i on też pokazuje, że można ajurwedę ze sobą wziąć na wakacje i nie czuć się tą ajurwedą zniewolonym i też, ale z drugiej strony też nie jechać na wakacje, które mają być jak tak zwany cheat day trwający 14 dni, po którym wracasz i okazuje się, że masz wyrzuty sumienia albo lekkiego kaca, a do tego trudno znaleźć coś, z czym dobrze wyglądasz. Więc jak zwykle, druga środka. Dzięki serdecznie. Dzięki. Cześć wam. Do usłyszenia.